Według wstępnych szacunków Ministerstwa Finansów dług Skarbu Państwa na koniec 2017 roku wyniósł mniej więcej 928 miliardów złotych, co oznacza spadek o niecały miliard złotych w stosunku do 2016 roku. Po pierwsze, należy pamiętać, że dług Skarbu Państwa jest tylko częścią długu sektora finansów publicznych, bo poza Skarbem Państwa zadłużają się także samorządy i inne jednostki sektora finansów publicznych. Na pełne dane o zadłużeniu sektora finansów publicznych musimy jeszcze poczekać. Ale jeżeli chodzi o zadłużenie Skarbu Państwa i jego spadek, to należy pamiętać, że był to przede wszystkim efekt umocnienia się złotego. W momencie, kiedy złoty umacnia się, to wyrażona w złotówkach wartość polskiego zadłużenia zagranicznego maleje. Do tego jeszcze doszły inne czynniki, takie jak to, że w 2016 roku Ministerstwo Finansów de facto trochę zadłużało się na zapas, zbierając duże rezerwy walutowe. W 2017 roku tego efektu nie ma, więc nie ma tego efektu zadłużenia się na zapas. Poza tym deficyt w 2017 roku był relatywnie niewielki. Jednak nie jest to powód do świętowania, ponieważ w znacznej mierze dobre wyniki budżetu były związane z bardzo dobrą koniunkturą. Przy tak dobrej koniunkturze powinniśmy się nie cieszyć z niskiego deficytu, a mówić o nadwyżkach, ponieważ gospodarka rozwija się cyklicznie. Okresom dobrej koniunktury i wyższych wpływów podatkowych, takich jak obecnie, towarzyszą okresy dekoniunktury i spadku dochodów sektora finansów publicznych. Dlatego teraz, korzystając z dobrej koniunktury, zamiast tylko ograniczać deficyt, powinniśmy myśleć o nadwyżce i zbierać zapasy na następne spowolnienie.